dalej w las, tym więcej pytań. Jestem Daniel Misiek i zapraszam na kontrwywiad. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maja Bielecka, miliczanka, która studiuje aktualnie we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim zapytam o to, co robisz we Wrocławiu, co studiujesz i tak dalej, chciałem zapytać, czy to prawda, że wyjechałaś do słonecznej Italii autostopem? Tak. Wyjechałam 2 tygodnie temu, pojechałam do Włoch właśnie autostopem. Była to moja druga podróż po Europie autostopem. Pierwsza była do Grecji, a w tym roku wybrałam się do Włoch. Mhm. I skąd w ogóle pomysł wyjazdu autostopem na drugi koniec Europy? Pomysł wziął się z Uniwersytetu Ekonomicznego, ponieważ już w tym roku 8 raz jest organizowany Autostop Race, czyli wyścig autostopowy po Europie. Byłam uczestnikiem, tak jak 1100 innych osób i pomysł właśnie stąd. Mhm. Rozumiem więc, że to jest akcja typowo studencka, tak? Tak, są w to zaangażowani studenci z całej Polski. Jesteśmy największym wyścigiem autostopowym w ogóle w Europie, nie najstarszym, aczkolwiek nasza popularność rozniosła się już na całą Europę. Rozumiem, że jeżeli to było 1100 osób, to nie jechaliście w grupie, nie jechaliście jednym samochodem, jednym autostopem. W jakich grupach podróżuje się przy okazji takich wyjazdów? Najlepiej w parach. Mhm. Najbezpieczniej jest w parach, ponieważ zawsze druga osoba może jakoś zareagować na sprzyjającą sytuację, albo niesprzyjającą, bo zdarzają się naprawdę różne sytuacje. Nie podróżowaliśmy jedną grupą, aczkolwiek spotykaliśmy się na trasie. Mhm. Naprawdę na wielu przystankach spotykaliśmy osoby z Autostop Race'u i pomagało to w podróży, ponieważ nie czuliśmy się też sami. Wspominałaś o tym, że możliwa jest przy okazji wyjazdu we dwójkę reakcja na jakieś niesprzyjające sytuacje. Co może się okazać taką niesprzyjającą sytuacją? W tamtym roku, jadąc do Grecji, w Bułgarii, złapaliśmy w nocy stopa, jechałam z kolegą. Starszy pan zatrzymał się i chciał mnie kupić. Tak, to była dosyć niesprzyjająca sytuacja. W tym momencie wszedł do gry kolega, który zaczął mnie bronić bardzo. Wysiedliśmy z tego stopa, no, na szczęście nikt mnie nie kupił. Okej, rozumiem. Słychać w grupie tych wszystkich autostopowiczów o innych takich sytuacjach? Jest takich sytuacji sporo, gdzie no niestety trzeba użyć gazu pieprzowego. Sporo, dla mnie to już jest 5 takich sytuacji usłyszanych właśnie ze środowiska. Na szczęście zdarzają się też fajne sytuacje, których jest o wiele, wiele więcej, gdzie poznajemy nowych ludzi, dowiadujemy się o kulturach krajów, przez które przejeżdżamy. Poznajemy tych ludzi, to są całkowicie, nie dość, że tacy sami ludzie, to jeszcze całkowicie inni niż my tak naprawdę. Dowiadujemy się niesamowitych historii. Naprawdę przejazd autostopem przez Europę jest naprawdę fascynującym przeżyciem. A ile taki przejazd trwa? Jak długo się jedzie autostopem na drugi koniec Europy? Ja jechałam 75 godzin. Para, która zwyciężyła, jechała 23 godziny. O, całkiem szybko. Tak, oni złapali stopa bezpośrednio z Wrocławia do Tarquini. Ja jechałam 75 godzin, no jest to prawie 3 pełne dni. Mhm. I jaką trasą jechałaś tym razem? Jechałam przez Czechy, przez Austrię i z Austrii bezpośrednio do Włoch już. Czyli chyba też nieźle udało się tę trasę poprowadzić, z tego co słyszę. Była dosyć prostą trasą. Mhm. Była dosyć prostą, jedynym minusem tej trasy było to, że większość uczestników Autostop Race'u też wybrało taką prostą trasę. Więc było nas naprawdę dużo, konkurencja na punktach, gdzie łapaliśmy stopa, była naprawdę duża i ciężko było czasami złapać stopa, aczkolwiek udało się. Mhm. I gdzie dojechałaś? Dojechałam finalnie do Tarquini, do Włoch. Jest to miejscowość 60 km od Rzymu, na północ. Położona na przepięknej plaży i na pośrodku niczego. To całkowicie środek niczego tam był. Było przepięknie.
byłam pierwszy raz we Włoszech. Jako może Włosi, jako ludzie za bardzo mi nie przypasowali, ponieważ nie za bardzo ufali ludziom. Nie chcieli brać na stopa, tym bardziej, że we Włoszech autostop jest nielegalny. I na każdym wjeździe na autostradę jest wielki stop, no autostop. I trzeba się było tłumaczyć policji, bo mieliśmy kilka sytuacji z policją. Ale Włochy jako krajobrazy, jako państwo, no, przepiękne. Rozumiem więc, że też zwiedzałaś trochę te Włochy i to też autostopem? Zwiedzałam już pociągiem jeździłam. Tak, już byłam zbyt zmęczona może tą trzydniową podróżą autostopem. Dojechałam na miejsce, trzy dni zostałam w Tarquinii, tam na plaży, po czym pojechałam do Rzymu, do Neapolu, weszłam na Wezuwiusza, zobaczyłam Pompeję i wróciłam do Polski. A jak wróciłaś do Polski? Właśnie tak samo autostopem, czy rzeczywiście też samolot, niestety, pociąg? Niestety samolotem. Niestety. Niestety samolotem, ponieważ musiałam wracać na uczelnię. Mhm. Skoro mówisz niestety, to rozumiem, że jednak dużo bardziej podoba ci się podróżowanie autostopem niż takimi jakimiś pospolitymi środkami transportu typu autobus, pociąg, samolot. Oczywiście, ponieważ więcej przygód można przeżyć. Mhm. Jadąc autobusem albo samolotem nic nie zobaczymy, nikogo nie poznamy nowego, no chyba, że pasażera siedzącego na siedzeniu obok. Ale podróż autostopem no, daje niesamowite możliwości. Możliwości możliwościami, no ale jeżeli jechałaś ponad 70 godzin, to rozumiem, że też gdzieś musiałaś spać, gdzieś musiałaś żyć. Jak wyglądała na przykład kwestia spania? Spaliśmy w namiocie. Okay. Spaliśmy w namiocie, rozstawialiśmy namiot tam, gdzie nie dało się już złapać stopa i musieliśmy spędzić noc. Pierwszy taki przystanek miałam w Brnie, dosłownie w samym Brnie. Wysadziła nas jedna pani na autostradzie, na stacji benzynowej, na którą przyjeżdżało auto raz na 2 godziny, więc ciężko było złapać stopa. Na szczęście tam przyjechały też 2 dziewczyny z poznańskiego autostop race'u. I rozbiliśmy namiot pomiędzy autostradą a przejazdem kolejowym na cienkim pasie zieleni. O, okej, czyli to nie był raczej czterogwiazdkowy hotel. Nie, na pewno nie spaliśmy po hotelach, było zimno, spaliśmy ubrani na cebulkę, w 3 bluzach, 4 parach spodni, owinięci kocami, śpiworami, naprawdę było ciężko, ale było fajnie. Czyli tak podsumowując, gdybyś miała następny raz pojechać do Włoch, autostop czy samolot i biuro podróży? Autostop. Zdecydowanie. Na pewno autostop. Jeśli miałabym się poruszać po Włoszech, to rozważyłabym wtedy może samolot, może pociąg, może autobus. Aczkolwiek jeśli miałabym dojechać do Włoch, to na pewno będzie to autostop. Mhm. A słyszałaś może o innych takich, nie wiem, eventach, które wiążą się właśnie z wyjazdami autostopem, ale nie tylko stricte dla studentów? O wszystkich, których słyszałam, są dla studentów. Jest taki autostop właśnie z Poznania. W tym roku jechał do Chorwacji. Jest autostop z Sopotu. To jest najstarszy w Polsce wyścig autostopowy. Też jechał do Chorwacji w tym roku. Jest Krakostop z Krakowa. I jest też wyścig autostopowy z Warszawy. W tym roku wszystkie ruszały w jednym dniu. Czyli rozumiem, że było duże przesycenie autostopowiczów. Tak, w Wiedniu można było spotkać wszystkich autostopowiczów z każdego miasta. Gdybyśmy mieli właśnie teraz widzów, którzy myślą o tym, żeby wybrać się na jakąś szaloną podróż autostopem po Europie, to jakie najważniejsze trzy wskazówki dałabyś tym poszukiwaczom przygód? Na pewno dużo zapału. Bo tutaj nie ma co się poddawać po pierwszej jakiejś porażce, po tym jak przez 3 godziny stoimy w jednym miejscu i nikt nas nie chce zabrać, to zapał, na pewno dobry namiot, ponieważ namiot musi się sprawdzić w pogodzie deszczowej również, w pogodzie deszczowej, śniegowej i dużo dobrego humoru. Tutaj pojechać autostopem może każdy.
Ja w tamtym roku jechałam autostopem po raz pierwszy do Grecji. Nawet nie jeździłam na krótkich odcinkach autostopem. Więc każdy może to zrobić. Super. W takim razie dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była Maja Bielecka, autostopowiczka chyba największa w Mieliczku. Dziękujemy. Dziękuję.